Cześć, tu Marek i Rośliny. Dzisiaj kolejny vlog, masowy odcinek. Znowu będę przesadzał kaudeksy do gruzu. Pokażę Wam też, jak się mają wszystkie te moje siewki, alokazje, anturia, choje, no i inne rośliny. Zapraszam na odcinek. Przygotowałem sobie dużo doniczek, bo mam tutaj poważne plany odnośnie tych kaudeksów, które jeszcze nie są w gruzie, dlatego że po prostu chcę mieć wszystkie w gruzie, wtedy będzie mi wygodniej z podlewaniem, bo nie jestem przekonany, czy dobrze je podlewam. No generalnie wszystkie żyją, ale no jest zima, więc okej, umówmy się, że może to też nie jest najlepszy okres dla nich na wzrost, ale niektóre wiem, że nie miały dość wody i w pewnym momencie na przykład ten taki jakby sit, to coś, o, jak to się nazywa, Albuca spiralis, po prostu no, przestało być spiralis i w ogóle, no kiedyś to było takie, o, wyprostowane, a potem tak klękło i już się nie podźwignęło. Teraz i tak jest lepiej niż było, ale no generalnie szału nie ma. Więc to mnie wkurza i wiem, że to pewnie przez to, że w tym podłożu po prostu zbyt skąpo ją podlewam, dlatego że no boję się, że ją przeleję znowu. Dobra, ale może zacznijmy od roślin, które tutaj mam po tej stronie. Zacznijmy od choi. Baby choja. Dalej jest baby choją. Ale żyje. Więc spoko. No, nic więcej nie wykiełkowało, już nic tu nie wzejdzie, ale cały czas mam jedną roślinkę malutką. Cieszę się bardzo, że żyje. Tutaj jest alokazja kalidora i tutaj są większe zmiany na plus i na minus, dlatego że rosną nowe liście. Tutaj się rozwija, tutaj jest jeszcze zwinięty, ale też umierają najstarsze liście. A poza tym, no, jedna roślina mocno odstaje od tych dwóch pozostałych, które są dosyć spore, ta jest mała. A ta, która była najmniejsza, po prostu zamarła. I no jest sucha, żółta. Wyciągnę ją teraz i zobaczymy, czy jest tutaj jakaś bulwa, którą da się jeszcze ożywić. No, wiecie co? Coś tutaj jest. Coś tutaj jest, więc ja to po prostu... O, jest życie, jest zielone w środku tutaj jeszcze. Czyli ona jeszcze chce żyć. No dobra, damy jej szansę. No już dawno mówiłem, że muszę jej rozsadzić, ale nadal tego nie zrobiłem, bo po prostu no jakoś tak mi się nie złożyło. Jest to cały czas projekt na przyszłość. Tutaj jest ten liść suchy, ale dalej tu jest kolejny, który będzie szedł. Więc utnę sobie tylko tę część, która jest zbędna. A to zostawię i posadzę może do gruzu właśnie. Prawda jest też taka, że do końca nie chcę się tutaj... samodzielnie wypowiadać na temat tego, czy te alokazje mają być w gruzie, czy mają być w ziemi. Muszę to ustalić z Wodkiem, bo to jednak on bardziej kocha alokazje i w związku z tym niech decyduje. Porywam sobie te suche tutaj, albo i nie. Może już nie będę nimi tak majtał. Generalnie fajnie, no bo żyją, rosną, rozwijają się. Myślę, że na wiosnę będą już fajne, no ale trzeba je rozsadzić. Tylko czy do gruzu, czy do bigosu, to już niech Włodek podejmie decyzję. A może jedną tak, drugą tak, zrobimy eksperyment, zobaczymy, jak będą obierosły. Wiadomo, że te dwie rośliny nie są identyczne, więc ciężko jest wyciągnąć wnioski na podstawie porównania wzrostu dwóch roślin, które no nie są już na wyjściowym etapie identyczne, a poza tym są tylko dwie, więc różne przypadkowe czynniki również mogą sprawić, że jedna będzie rosła lepiej niż druga. No ale możemy to zrobić i tak. Zobaczymy, co powie Włodek. Jak coś, to piszcie w komentarzach, może go przekonacie. Tutaj jest to Anturium gracile, które wysiałem. I po prostu, jak widać, wzeszło tego mnóstwo. Z tej strony jest mniej i powiem Wam dlaczego. Dlatego, że po prostu nie chciało mi się tak bardzo z tym pieścić i podlewać przez zraszanie. I czasami tak bujnąłem konewką i chyba mi się wydaje, że tutaj poprzewracałem te, które były z tej strony. Cały czas tu jeszcze wschodzą, więc generalnie to... Widzę, że jeszcze cały czas mam dużo małych maluszków, które tutaj się zaczynają pojawiać. Ale czy mi potrzeba więcej, nie wiem. Niektóre już mają kolejne liście i te liście są coraz większe. Też by je trzeba przepikować, ale nie uśmiecha mi się to wcale. Zobaczymy, co będzie dalej. Na razie się rozwijają. No, też je muszę podlać. Tutaj, aha, a to jest Piarantus decorus, ten, którego kupiłem i miał gnijącą nasadę i generalnie korzeni nie miał wcale. No i muszę Wam się przyznać, że on wcale nie stał 2 dni, nie obsychał, tylko jakieś 4 albo 5.
dlatego że postawiłem go na stoliku pod telewizorem, znaczy położyłem go na stoliku za inną rośliną i on tak sobie tam stał, w ogóle no nie było go widać. I w pewnym momencie tak mówię, a co z tym piarantusem? I nagle się okazało, że tutaj jest. Na szczęście nic go nie zjadło. No i przeżył. Obsuszył się ładnie, teraz już jest w gruzie. Nawet jak leżało to na tej szafce pod telewizorem, to nadal rosło i jest dłuższe niż było ten tutaj nowy pędzik. Spoko. Fajnie. Dobrze, niech rośnie. Tylko jeszcze nie ma korzeni, bo sprawdzałem dzisiaj. Położyłem go specjalnie tak trochę poziomo w tym podłożu, tak żeby na większej powierzchni mógł się ukorzenić. No i sprawdziłem też, że ta część, która się obsuszyła, ponownie nie gnije teraz w tym gruzie, więc jest super. No i tu jeszcze mam update taki, że tej pasiflorze dałem takie kółeczko i już się zaczęła z nim zaprzyjaźniać. Już się do niego przyczepiła, jak widać się oplątała, więc będzie już tak rosła. No i super, niech rośnie. No a teraz mam tutaj kilka projektów do zrobienia. Po pierwsze, moja Dischidia pangolin, która jest posadzona do tej małej doniczki. Nie jestem z tego zadowolony, dlatego że nie jestem w stanie jej dobrze podlać. No i teraz tak. Po pierwsze, chcę ją jeszcze raz otrzepać z tego torfu, który jak widać cały czas tu wypada z tych korzeni. I to porządnie przeschło. Ja próbowałem podlewać ją porządnie w tym, ale niestety przez objętość tej doniczki i to, że ona ma tak gęsto te pędy z liśćmi, że naprawdę nie da się za dobrze tego podlać. A nie chciałem jej też przelać. No i w efekcie wydaje mi się, że jest po prostu przesuszona przeze mnie totalnie, więc muszę ją jeszcze raz posadzić do większej doniczki, gdzie będę mógł kontrolować poziom wody w tym, bo niestety tutaj się to nie sprawdziło zupełnie. Ale jak widzicie, jeszcze to mi się udało wytrzepać i trochę korzeni suchych i tej ziemi, która była wcześniej. No, dobra. Zobaczymy, jak będzie teraz. Damy tu trochę gruzu. Zresztą ona tutaj też w gruzie rosła. O. Ale było go tyle, co kot napłakał. Więc mam nadzieję, że teraz będzie lepiej. No i zobaczymy. Jest bardzo fajna, bardzo ją lubię. Ona wypuściła takie łyse, nowe pędy i obawiam się, że to właśnie przez to, że miała zbyt sucho, to nie ma na nich liści, tylko są takie puste gałązki. Króciutkie, ale no są, więc mnie to wkurza trochę. Ale dobra, rozumiem, aklimatyzacja, różne rzeczy. Nie dogadaliśmy się na początku, ale mam nadzieję, że teraz będzie tylko lepiej i będzie miała teraz większą doniczkę, w której się będzie mogła elegancko też ułożyć i doceni to. I mój wysiłek również. No, i tak ją przesadziłem do takiej. Myślę, że to będzie lepsze rozwiązanie, bo po prostu będę mógł ją porządnie podlewać, a nie tak jak teraz w tym małym. Tragedia. Ale co wam chciałem powiedzieć? No niestety dzisiaj już się psuje pogoda u mnie. W sensie psuje i poprawia, bo w zależności od tego, czego się chce. Ja mam akurat ten projekt z wysyłką, czyli czekam na wysyłkę tej super hoi. I jak się dowiedziałem, nie tylko, bo nie będzie to tylko hoja, ale jeszcze coś mi tam Piotrek dorzuci. I nie wiem, co to będzie, nie mam pojęcia, ale już się nie mogę doczekać. No i czekamy na to, żeby było okienko pogodowe. Może się uda, że jutro zostanie paczka nadana. Jak widać tutaj jeden listek żółty odpadł. Poza tym korzenie oczyszczone. W zasadzie nic tutaj nawet nie ma do mycia. Chociaż to mi się podoba, że one są takie czyste. W tym suchym piachu. Nie, nie lubię tego podłoża. W sensie nie lubię takiego podłoża, które jest takim wiórem. I szybko wysycha, ale jednocześnie trzeba je często podlewać jednak, bo naprawdę te rośliny mega schną w domu. Może jak się ma je w chłodniejszym miejscu, to jest lepiej, ale tu u mnie to jest tragedia. Dlatego stwierdziłem, że w tym gruzie muszą sobie radzić i... No i patrząc na te, które są w gruzie, jest ok, więc mam nadzieję, że te również nie będą narzekać. Posadzę je tak samo jak wcześniej, na tej samej głębokości. I zobaczymy. Mrówczelina. No, śmieszne. Ale bardzo mi się podoba ten gruz z nimi. On tak wygląda atrakcyjnie, więc myślę, że one też się jakoś do niego przekonają. Wizualnie chociaż będzie fajnie. Trochę gorzej, jeśli chodzi o oczyszczanie korzeni, ale też zrobię co mogę. W ogóle muszę wam powiedzieć, że
Ten kostus, który tutaj stoi, też jest od Piotrka i pięknie rośnie, chociaż jest nienormalny i po prostu idzie w taką wariegację, że te liście się robią coraz gorsze, w sensie coraz mniejsze i coraz bardziej białe. Troszeczkę mnie to wkurza i nie wiem, co z nim zrobię, bo po prostu, no, jak tak dalej pójdzie, to on popełni samobójstwo przez tę ilość wariegacji, dlatego że no, mało co już tutaj fotosyntezuje. Niektóre gałęzie to naprawdę są takie prawie że śnieżno-białe. Ale zauważyłem dzisiaj, że zaczął wypuszczać tutaj nowy pęd, taki różowiutki. Taka różowiutka tutaj jak szparak to wygląda, widzicie? Mega fajnie. No mam nadzieję, że nie będzie całkowicie biały. Też muszę się przyznać, że nie za bardzo go podlewam. W sensie, że podlewam go, ale niewystarczająco. Podlewam go często, jednak z moich obserwacji widzę, że on jednak bardzo dużo tej wody wypija. I bardzo często szybciej potrzebuje niż inne rośliny wokół. Bałem się zawsze, że go przeleję i że on będzie miał za mokro i zgnije. Dlatego obserwowałem to, ile wody wypływa i ewentualnie zalega na dole. A jak wsadzę go do jakiejś większej osłonki, to będę już wtedy musiał go za każdym razem podnosić, co nie jest zbyt wygodne. Na półce, pod kolejną półką, on jest na tyle wysoki, że nie da się go podnieść, więc musiałbym wszystko wyciągać, on stoi na końcu. No nie wiem, co zrobię, jeszcze nie wiem. Ale na razie jestem zadowolony z niego, w sensie z tego, że wygląda ładnie, chociaż te liście niektóre ma już takie zmarnowane. O. Zmarnowane po prostu. Przez to, nie dość, że czasami wysuszenie, to jeszcze właśnie przez to, że też tej wariegacji jest za dużo i on nie daje rady. Ale cały czas ma wolę życia i wypuszcza następne liście. Licząc na to chyba, że będą bardziej zielone. No mógłby się bardziej postarać. Tutaj jest ładny, zielony bardziej pęd i ten jest super. I niech wszystkie takie będą. Jakby się on interesował moim zdaniem. Kostus. Fajny jest, lubię go. Dobra, obrałem to w miarę z tych korzeni już bardziej... Z korzeni, no brawo ja. Z korzeni też obrałem, ale tylko trochę. Głównie obrałem z ziemi. I wsadzimy to też do bigosu. Do bigosu, do gruzu. To hydnofytum jest takie... Powiem wam, chyba odwodnione, bo ono jest miękkie. Nie do końca mi się to podoba. Nie do końca mi się to podoba, ale to jest chyba normalne dla kaudeksów, że jak one mają trochę brak wody, to się robią trochę miękkie. Nie mówię tutaj takim miękkim jak zgnieciony pomidor, który po prostu już jest papką, tylko trochę się da ugnieść. Więc podejrzewam, że wymaga jednak podlania bardziej obfitego, zwłaszcza, że po liściach też widzę, no nie dość, że są zakurzone, to też są takie trochę pozbawione turgoru. Myślę, że miały większy i brakuje im trochę wody w tkankach. No, muszę go też umyć. Te liście tak się łatwo kurzą, tutaj w takim miejscu stały akurat straszliwym, że w ogóle też macie na pewno takie miejsca w domu, gdzie kurz się po prostu sam zbiera. Ja tak mam przy korytarzu, na korytarzu przy wejściu do salonu, po prostu tam codziennie znajdują się takie koty, normalnie koty kurzu i codziennie jeździ odkurzacz, to sprząta i tak dalej, ale codziennie w tym miejscu, tak jakby z całego domu, w tym miejscu się kumulował kurz. No i trzeba tego pilnować, a niestety te rośliny są bardzo blisko i myślę, że też im się przy okazji trochę dostaje. To mnie strasznie wkurza. Po prostu dziad taki beznadziejnie wygląda. Ale wiem, że ta foka to generalnie też teraz ma taki okres spoczynku wielu osób. A tutaj widzę nowy pęd, który zaczął rosnąć i jest już bardziej zielony i nie jest taki przebarwiony jak te liście, które już powinny odpaść, a nie odpadły. A tutaj jest nowy pęd, który wygląda zielono i zdrowo i soczyście, w przeciwieństwie do tego dziadostwa. Więc może akurat już kończy ten okres spoczynku i postanowiła jednak pokazać, że nie jest takim dziadem. Ta foka, zobaczymy. Ktoś mnie o nią kiedyś pytał, bo właśnie też mu marniała i zastanawiał się, czy ją podlewać, czy przesuszać, czy co. Ja to tak wszystko, jak widać tutaj po tym stanie tego podłoża, to wszystko generalnie lekko przesuszyłem. Ale nie, że tak celowo, tylko po prostu podlewałem to niezbyt obficie i niezbyt często. Nie, że zostawiłem na teraz kilka miesięcy bez podlewania.
Ale wszystko jest pod lampami i wiecie, no też przesadziłem je do nowego podłoża, nie wiedziałem do końca jak z tym wszystkim postępować. No ale chyba nie potrzebuję kolejnego rodzaju podłoża, więc jak już mam ten gruz i on się sprawdza, to zostanę przy nim i po prostu nie będę cudował z kolejnym, inaczej wysychającym podłożem, bo to tylko może spowodować, że będę miał problemy z roślinami, bo nie ogarnę tego. Mam za dużo na głowie tych roślin, żeby wszystko pamiętać i każdej dostosować inne podłoże do jej potrzeb i tak dalej. No, jest okej. Okay. Ta albuka humilis tu utknęła. O, kuźwa. Ej, bez kitu. Nie mogę jej wyjąć. Boję się, że ją uszkodzę. Ona chyba urosła, skoro utknęła w tym, a to akurat jest takie zwężane, ale trzypał. Słuchajcie, wezmę nożyczki. Spróbuję ją tak w kilku miejscach podważyć, bo może to tylko ta doniczka mała tam w środku tak utknęła jakoś. No coś uszkodziłem na pewno, bo już czuję taki trawiasty zapach. No, ewidentnie si. Fatalnie, chyba będę musiał to zbić. O nie, jest. Udało się. No, zobaczcie, jak to się tutaj rozrosło. Aż ta doniczka się zdeformowała. Masakra. Wow. Fajnie. Aha, bo ja jej w ogóle nie przesadzałem. Ona tak jak przyszła, tak jest. Więc, no... Jak widać jej dobrze, to mnie bardzo rozczula i przypomina mi jakieś takie trolle z legend. Takich, wiecie, nordyckich albo jak takie właśnie z Frozen. Co w sumie też nawiązuje do tego. Ale śmiesznie to wygląda, jak takie trolle z takimi włosami z trawy. Super. Bardzo lubię, ale no, jak widać, przerosła już oczekiwania, doniczkę. I ona się lepiej trzyma niż ta cebulica, czy co to tam jest, nie, jak to się nazywa. Albuka. A to jest co? Też albuka? Też albuka. To ja jestem głupi jakiś? Chwila. Aha, bo to jest spiralis. No widzicie, nie zapoznałem się z nazwami za dobrze tych roślin. Myślałem, że jedno to jest albuka, a drugie nie, a potem jakoś mi się to wszystko popieprzyło w głowie. No dobra, w każdym razie ta jest albuka humilis. Tamta jest spiralis. No tylko, że nie widać po niej, bo przeschła. To ta humilis widzę, że jest odporniejsza jednak, przynajmniej u mnie. Albo przynajmniej ta, którą ja mam. No tu jest kilka i jak widać też te cebule są takie duże tu, więc ona na pewno była w stanie więcej wody zgromadzić. I może też dlatego jest bardziej po prostu wyrozumiała. Obieram trochę z tych grudek ziemi, które tutaj mogę wyciągnąć. Nie chcę jej oberwać wszystkich korzeni, bo potem będzie foch, ale będę miał paznokietki potem, cmentarny French. Och, najgorzej. No ale niestety ja nie lubię pracować w rękawiczkach. Nie wiem jak wy, ale ja przy przesadzaniu roślin czy w ogóle takich rzeczach nie lubię pracować w rękawiczkach, bo nie mam takiego czucia w nich, jak mam gołą ręką i czasami po prostu mogę więcej szkód zrobić, robiąc coś w rękawiczce, bo nie wyczuję tego samego, co wyczuję gołą ręką. No i tak trudno. Kosztem paznokci. Ciekawe, czy one też się tylko tak ukorzeniają od zewnątrz, tak jak te Dioscoreae. Bo Dioscoreae się ukorzeniają tylko po obwodzie swojego kaudeksu, a nie po całości. Może tutaj też tak jest, dlatego w środku nie ma żadnych korzeni. Śmiesznie. Chyba naprawdę muszę ją jednak umyć, bo ona ma tak dużo tej ziemi wokół, że to wygląda źle. No dobra, wróciłem. Albuka wygląda już jak szalotka. Korzenie prawie idealnie czyste. Prawie. Jest jeszcze troszeczkę ziemi, ale już nie chciało się to wymyć. Nawet pod kranem porządnie, więc... Jeszcze próbuję ręką, ale za dużo nie zdziałam. Dobra, jest ok. Jestem zadowolony z tego poziomu umycia korzeni. Będzie musiała to przeżyć. Fryzurka trochę mokra, więc się teraz układa w jedną stronę. Mam nadzieję, że za bardzo jej nie zniszczyłem, wyciągając ją z tej osłonki.
No i tak wygląda. Albuca humilis. Dobrze myśl te etykietki. Dobra. I co mi jeszcze zostało? Ta druga albuca spiralis. Tutaj podejrzewam, że będzie mniej korzeni. O! Jest cebula. Słuchajcie, jest cebula. Dobra. Ale pioch. Jak po rozsypaniu mąki. Dobra, tak w powietrzu aż zawisło. No dobra. Nie jest tak źle, jak myślałem. Jednakże dobrze też nie jest. Urwę wszystkie te suche liście, które mogę teraz, nie wyrywając jej później z podłoża, bo to też... Aha, bo te są do połowy suche. Ta część, co była spiralna, się zasuszyła niestety. No trudno. Może nowe będą lepsze. O to się postaramy. Ale... Tutaj na szczęście nie będę musiał iść i myć, bo było na tyle sucho, że jest ok. Ta doniczka całkiem spora jak na nią, ale będę miał już wszystko w jednakowych i dobra. Posadzę ją tak, żeby ta cebula wystawała teraz, bo ona do tej pory była zakopana w ziemi. Nawet jej nie widziałem. No dobra. Za dużo tu już nie ugramy w tym wypadku akurat, więc niech sobie tak będzie. I została mi jeszcze jedna roślina, która jest bardzo fajna. To jest Euphorbia decarii. Tak, decarii. I ona wygląda jak trochę jak taka palemka przesuszona, bo ma takie karbowane liście, które są mega śliczne. Tylko że, no niestety, też mam z nią problem, bo ona wcale praktycznie nie rośnie. Tutaj widzę, że coś zaczęło rosnąć i coś tu jest tutaj żywo zielonego, w sensie jest jakiś nowy, soczysty zielony kolor, więc to znaczy, że jednak żyje i jednak coś się dzieje, ale przy ogólnym wyglądzie tej rośliny, która wygląda, jakby po prostu nic się z nią nie działo nigdy i byłaby tak od zawsze taka. Tu ile teraz widzę, zobaczcie, co tu się dzieje. To wyrasta normalnie, to wygląda trochę jak jarmuż. To wygląda jak jarmuż. Teraz sobie to uświadomiłem, ale zobaczcie, wybija tutaj tak jak szparagi. Tutaj, 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 tutaj. Zarąbiście, że zdecydowałem się na przesadzenie jej, bo teraz dzięki temu te rośliny będą w stanie w ogóle wyjść z doniczki, bo na razie to były tutaj tak stłamszone przez tę plastikową małą doniczkę, że nie było szans. Tu widzę, że idzie, ale w dół, w ogóle w złym kierunku. Zawracamy. Nie no, nie obejdzie się bez wizyty pod kranem, bo jak widzicie, tutaj jest gęsto i chcę się naprawdę pozbyć tego podłoża starego. No powiem wam, że nie było łatwo. Umyłem tyle, ile się dało, ale tutaj jest naprawdę ciężki stan, w sensie tych pędów i korzeni jest tak dużo w środku, że nie wszystko mi się udało zdecydowanie wymyć. No ale nie jestem w stanie tego lepiej zrobić, już było to pod kranem, ja teraz zauważyłem też, że te pędy są bardzo kruche i łatwe do uszkodzenia, więc też nie chciałbym ich poniszczyć w tym procesie oczyszczania korzeni. Dlatego już myślę, że to mi wystarczy, taki stan jak jest obecnie. Będzie i tak spoko. Na pewno będzie lepszy niż zostawienie tutaj wielkich gród ziemi w środku. A takie małe to najwyżej. Trudno. Jakoś to będzie musiała przeżyć ta euforbia. No bo te korzonki małe trzymają trochę ziemi. I no mogę je urwać razem z ziemią, tylko nie wiem do końca, czy chciałbym tak zrobić, więc musi już tak być, jak jest. O, tu widzicie, jest już złamane, no. Kuźwa. Właśnie przez to. Majtanie. Okej. Spróbujemy to wsadzić też do ziemi obok i zobaczymy. Znaczy do ziemi, do tego też gruzu. Ta roślina mnie zaskoczyła. Na sam koniec sobie zostawiłem taką niespodziankę, no. Dobra, na resztkach dojechałem do końca gruzu, naprawdę już ostatnie granulki, więc też, no znowu mi brakło, tragedia. Jeszcze tu widzę kilka takich, co mogę dorzucić, takich luźniejszych. No i przesadziłem również tę euforbię, bardzo mi się podoba, naprawdę, teraz jeszcze bardziej, jak widzę, że zaczęła rosnąć.
taka palemka dziwna. No i to tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam za to, że jesteście. Dziękuję patronom za wspieranie kanału. Napiszcie mi w komentarzach, która z tych roślin, które przesadzałem, najbardziej Wam się podoba. Jestem ciekaw. No i poza tym zapraszam na Instagram i do zobaczenia w następnym odcinku.